Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś tak bardziej w grach mojego dzieciństwa. No i ocenimy sobie dzisiaj grę o nazwie Crash Day. Crash Day jest to naprawdę dobra gra. Posiada wiele trybów. Totalna demolka, kaskaderski show, utrzymaj flagę, wyścig. Zarówno z bombą, jak i nokautujący z punktu A do B, z okrążeniami i tym podobne. Jest też tryb podaj bombę i kurde, nie pamiętam już co dalej. A, no i jazda testowa. Kurde, czy wspomniałem, że jest kaskaderski show? Nieważne. Można się naprawdę świetnie zabawić w tej grze i oczywiście wciągnie to no, na długie godziny. Tak więc nie ma co sobie żałować. Gra posiada również map editor, dzięki któremu możesz stworzyć naprawdę własną mapę według własnego pomysłu i uznania. Tak jak ja to zrobiłem. Możesz dodać też własną muzykę. Mimo że mamy bogaty pakiet muzyki, rock i elektroniki, to możemy sobie dodać również własną muzykę. Oczywiście link do mojego poradnika, jak dodać własną muzykę do Crash Day'a, a zarazem pierwszego poradnika na YouTube, znajdziecie w opisie tego filmu. Co bym chciał jeszcze powiedzieć na temat tej gry? Jest tryb kariery, który no, swoją fabułą tak za bardzo, wiesz, no, fabułą może nie wciąga, ale grywalnością już tak. No i to się bardzo ceni w grywalności zresztą. Mapy są naprawdę świetnie, ale to świetnie zrobione, świetnie zbudowane po prostu. No i cóż, no, twórcy zrobili naprawdę dobrą robotę. Tak samo te różne tryby. No to też twórcy, że tak powiem, zrobili naprawdę dobrą robotę. Jeszcze w ogóle te przerwniki w trybie kariery, te różne, wiecie. No to powiem szczerze, że mocno się napracowali. No a teraz przejdźmy do samej grafiki tej gry. Jak i oprawy dźwiękowej. Zresztą oprawa dźwiękowa to już wiadomo, ale powiem, że jest naprawdę zarąbista. Co do grafiki, również nie mam przeciwwskazań, jest naprawdę zarąbista. I muszę to jeszcze raz powiedzieć, zarąbista. Co do samej grywalności i w ogóle jak to wszystko wygląda tak z mojej perspektywy, jak to wyglądało kiedyś, no to nic a nic się nie zmieniło. Jest wszystko tak jak kiedyś i nawet grając w to w dzisiejszych czasach odczułem właśnie ten sam klimat. A to jest niestety rzadkość w dzisiejszych czasach i w dzisiejszych grach w ogóle. No, w tą grę naprawdę bym mógł grać długie godziny i długie dni. Gdyby oczywiście fabuła była dłuższa i gdyby była bardziej rozwinięta. Ja to bym tak ujął. No jak kiedyś się grało, no to powiem, że grało się naprawdę zarąbiście. Ja z tego co pamiętam, to chyba tam tworzyłem też jakieś mapy w map edytorze. Szczerze mówiąc, angażowałem się w to zbytnio. No teraz nie mam za bardzo czasu, żeby się w to angażować, ale kiedyś to naprawdę zaangażowanie miałem i no było z czego być dumnym. Niestety w dzisiejszych czasach to nie jest do końca możliwe, ale wszystko może się wydarzyć. Szkoda tylko, że nie udostępniłem wcześniej tych map, ponieważ no chętnie podzieliłbym się teraz
tym moim dziełem. No i przy okazji bym sobie powspominał stare dobre czasy. Pamiętam też niektóre filmiki z Crash Day'a na YouTubie. Niestety ich jest, znaczy nie wiem czy jest, czy było, naprawdę bardzo mało. To mnie właśnie martwi, ale jednocześnie cieszy, ponieważ to jest gra rzadko spotykana i długie,